Hejo, hejo! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. No i skoro inspektora widzicie na pierwszym planie, witamy Was w serii Paczki, Paczuszki, Paczunie! Kochani, tutaj jest certyfikat. Młodszy inspektor do spraw otwierania paczek Rysio Pysio. Przed Państwem. We własnej osobie. Ale ja coś tak czuję, że on jest taki ambitny, jak tak dalej pójdzie, to on z młodszego inspektora stanie się starszym inspektorem. Po prostu awans gwarantowany. Rysio Pysio, jak tam? Wszystko dobrze? Ojojojoj, tak, oczywiście. Trzeba przekupić inspektora, w razie czego. Wiecie, jak jest, nie? Rysio Pysio. No co oj, jest? Ojoj, no co ty? Ażeś się wywalił kołami do góry? Otwieramy paczuszkę. Otwieramy paczuszkę, tak? Czy się bawimy? Ale to jest zabawka. Słuchajcie, Rysiek to jest taki giguś. To jest takie dzieciątko. Tak się uwielbia bawić. Rysiok. Nie Rysiek? Tak? To co? To co? Możemy otwierać? Otwieramy. Bo i tak paczka, zaraz zobaczycie, jest tak poszarpana. Możemy? No co ty mi tu piruety robisz? Kolego! No, chodź tu, hop! Może tutaj, hop! Nie. On jest zacwany. Dobra, musimy go no, siłą chyba ściągnąć. Chodź, chodź Rysiu, chodź. Chodź słoneczko, tutaj. Już swoją rolę spełniłeś. Także wybaczcie, trochę dłużej, no ale duża paczka, więc inspektor miał więcej roboty, tym bardziej, że był sam. Tak. Czelutek, Dżymka. Ma wolne dzisiaj. Kochani, bo my tu gadu-gadu, rysio-pysio i takie inne rzeczy, ale nie wiecie skąd mamy paczuszkę. Chociaż wiecie, bo przecież jest w opisie filmiku. No geniusz, no geniusz. Paczka jest z kanału Śmietnik Lublin. Tak jest. Pozdrawiamy, dzięki. Pozdrawiamy. Oczywiście, cały czas jesteśmy w kontakcie. Tam też Lublin działa prężnie i cieszymy się. I raz jeszcze Wam dziękujemy, że na jednym z naszych live'ów udało się tam Lublinowi wbić te 1000 subskrypcji. Zrobisz no i teraz niespodziankę. Dokładnie. Także to wszystko Wasza zasługa. No i teraz otwieramy. Otwieramy pakę. Wiesz co, ja nie wiem, czy nie trzeba będzie jednak odwrócić. Aha, no to czekajcie. Hopsiak, hopsiak. Okay. Tak zrobimy. Ubrałem się na żółto, więc mogę się zlać z tłem, jakby co. Ale nie ja tutaj jestem najważniejszy. Najważniejsza jest Rybka. Kaczucha! Kaczucha, jaka kaczucha? No. O rety, jaka paka wielka. Ty na stojąco, jak jesteś, to ledwo cię widać z tej paki. Zza tej paki. To co? Podniesiesz? A no spróbujemy. Spróbujemy. Okej. Okay. No i tu. O, to jest. Od spodu jest góra. O Rejuśku. Jeszcze? Co to będzie? Oj! Oj! Musisz ją podnieść, bo bierzesz. No. Okej. Okay. Ojejku! Bagażnik! Rysio! O Rejuśku! Przepraszamy za ustępki. Rysiek! Weź ten bagażnik. O rany. No tak to jest, kochani, jak paczki się otwiera na żywo, bez cięcia i bez ten, także czasem wychodzą różne śmieszne historie. Uwaga, może być głośno. Tam nie poszło do końca? No, czekam, bo to twoja robota. Okay. Czekamy na Edytkę, solidnie zapakowane wszystko. Zobaczymy. I ja coś czuję, że... Oho, folia bąbelkowa, sporo tego wszystkiego, także przyda nam się na pewno. Okej, okay, kochani. Tylko musimy Rybka, ostrożnie. Usiądźmy na razie. No. Wiesz, co chodzi? Wiem, wiem. Okej. Okay. Tak jest. Tradycyjnie, kochani, zobaczcie, jak to wygląda. Tak? No i wyciągamy. Wyciągamy. I słuchajcie, ja coś czuję też, że sporo rzeczy, a być może wszystkie, to są śmietnikowe znajdy. Tak? Bo tam śmietnik Lublin też prężnie działa właśnie. Sporo znajdek ma, więc zobaczymy. O Rajuśku, kartoników też sporo w środku. Dobra, to położę tutaj na razie.
A liścik? Nie ma. Kartonik. Nie ma? O! Nie ma liścika. No to dobra. Elitko, trzymaj to w razie czego. Kochani, ja to tutaj zostawiam. Idę do was bliżej. Hops. Daleko nie mam. Chodźcie tutaj teraz wszyscy. O! I tak będzie to wyglądało. Edytka nie szarpie. Edytka nie szarpie i zobaczymy, co tutaj. A, to kolejne trzeba wypakowywać. No Rajuśku. No to fajnie. Słuchajcie, jak już pewnie zauważyliście, nastrój świąteczny minął. Już nie mamy choinki. Wszystkie ozdoby też pozwijaliśmy. Pochowane. Pochowaliśmy, tak. Na przyszłe święta. U nas cały czas pada deszcz za oknem, także taka pogoda nie za bardzo idealna do otwierania paczuszki. Oczywiście. Prawda? Tak. Co tam, Edytka? No próbuję się mu pospieszyć. A, ty już wyciągasz, aha. Wyciągam, no bo... Co tutaj mamy? Szklaneczki. Szklaneczki. Rajuśku, szklaneczki. Szklanki, szklaneczki, czyli będzie sporo szkła. O, mamma mia. Może mi pomożesz? Tak, tak, ja pokazuję. Te są jak gdyby takie same, jeżeli chodzi o wzór, ale jedna jest większa, druga mniejsza. To tak jakby literatka, szklanka, nie? No. Może być jakiś cały komplecik. Ja tutaj ci pomogę, czyli tutaj pokażę te kubeczki chyba, zdaje się. Tutaj są takie kubeczki. O. Plastikowe kubeczki. Taki fajny wzór. No jest taki wzorek jakiś, nie wiem czy będzie widać. No super sprawa, takie turystyczne. Nie zbiją się. Nie potłuką. Fajnie. Słuchajcie. Ach, trochę mnie też musi być widać, a co tam? Kolejne, kolejne szklaneczki. No wiesz, jak jest ten szkło. Tak, będzie calutkie. Kolejna, czyli tu już mamy 5 tych mniejszych. Dobra, to weź może spróbuj tak wyciągnąć. Dasz radę? No skąd ja mam wiedzieć, Edytka? No ty to masz sprzęt. Masz tutaj nożyczki w razie czego. Orajuśku, Uśku? No. A to jeszcze inne są. To są większe. Są takie dłuższe, wyższe. O kurcze. Dobra. Ona rybki wiadomo, w tą stronę. I tak już biorę na swoją. Tradycyjnie. U kogo jest większy bałagan? Ten sprząta. Także Edytko, niestety taki tak, jest wiem, los. Wiem. Los tak chciał. Za każdym razem. No tak trafiasz akurat. No skąd ja mam wiedzieć, jak będzie. No. Słuchajcie. O rany, ile tego? No musi być po 6 będzie, czy nie? Nie wiem. Ciekawe. Na razie mamy 5, 5 i 4. 5, 5 i 4, ale chyba tak, tak jak mówisz. 6 mam tych. Czy tychów? Obie formy są poprawne. Jak coś. O, a co tutaj jest? Pajączek. W środku. O, dzień dobry. A ty. Sztywny trochę. Dobra. Tutaj mamy też 3, 6. Dobra, okay. A, tutaj weź, czyli no. Tutaj będzie chyba szósta ta, ta mała? Średnia. Ta mała, no. Taka czy jakaś taka. Mała. Oczywiście, kochani, wszystko zobaczycie raz jeszcze. Gdyby to było za chaotyczne w tej chwili, rozumiem to. To zobaczycie raz jeszcze, jak to wszystko wyłożymy. No. Jak się z tym poszarpiemy. A to co? Ja cię kręcę, ale będę miała sprzątania. Made in Czechosłowakia. Aha. Ładne. Takie kubeczki. Tutaj mamy też Czechosłowakia. To chyba świecznik. Jaki ciężki. Tak, i on to może być nawet z tej strony, zobacz. Bo tu ma taką dziurkę. O, to jest ding, 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 ding. O. O,
Kurczę, już myślałam, że nie wyciągnę. Abyś utknął. Utknąłbym. No śmiesznie byś wyglądał tak do prezentacji z takim paluchem. A teraz śmiesznie nie wyglądam? Teraz też. Dobra, tutaj mamy tak, komplety. Sześć takich. Tutaj chyba ten świecznik, rzeczywiście i dwa kubeczki. No i te plastikowe kubeczki mamy. Tutaj co to jest? Jakiś talerz? Nie wiem właśnie. Trzymajcie tylko kciuki, żeby było calutkie wszystko. Co to? Coś do zawieszenia. Śląsk. Śląsk. Ho, 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 patrzcie. Jakie cacucho. I tutaj ma do zawieszenia właśnie dzyndzelek. O, Śląsk. Piękne, to piękne. I to było w Lublinie? Może my coś znajdziemy z Lublina. Kto wie? Już chciałem powiedzieć coś. Dobra, nie powiem. Bo znowu będziemy mieć jakieś ograniczenia i w ogóle. Coś ostatnio dostajemy sporo ograniczeń na te nasze filmy. Edyta rozrabia i o. Takie są efekty. Oczywiście. Tutaj mamy o drugi kubeczek Czechosłowakia. A tutaj zdaje się trzeci, bo ja widzę już przez folię. O! Coś pękło na szczęście. To jest szklanka. Druga. O, to dwa szczęścia. Twoje i moje. No, jak już, to porówno, żeby było. No nie. No i tak ładnie zabijemy. Trzeci kubeczek. Koło siebie. No wiecie, jak to jest no, z tymi paczkami. Różnie to bywa. My też, słuchajcie, jak robimy wysyłki, no staramy się robić pancerne. Pancerne te przesyłki po prostu... Jak jest taka szklaneczka, to taka bania jest po prostu tego folii bąbelkowej. Ale i tak jeszcze zawsze jest jakieś ryzyko, że coś się uszkodzi. Co nie? Obojętnie, co by się nie działo. Takie szklaneczki. Fajne. Tu jest trzecia. No i tu są właśnie te same, tylko są czarnięte. No, te są puzzle. Nie będziemy otwierać, ale tutaj już też widać czy nie widać, że pęknięte. Dobrze. Szkoda. No zawsze szkoda. Zawsze szkoda. Ale szkła. O rajuśku. No. Gdzie mam tutaj? Aha. Rysiu, zostaw tam ten świecznik. Już nie kombinuj. No, my tutaj się zajęliśmy paczką, a koleżka już dokazuje. A, taka szklaneczka. Gdzie położam? Rysiu! Rysiulek! A gdzie położam nóż? Tutaj mam. Ach. Bardzo proszę. Rysio! Dobra. Chcę ten świeczkę. Rysiek! Świeczkę! Chodź tutaj. Wkłada głowę. Zostaw. Chodź tutaj. Daj mu tam, niech się nagrzyma. O, bagażnik! Bagażnik! Rysiek, uciekaj. Dobra, co tutaj mamy? Tak, staram się szybciej to robić. Patrz, jakie fajna... jaki komplet. Fajna filiżanka z talerzykiem w takiej kwiatuszki. Kolor zielony. Tutaj mamy kolor... Pomarańczowy. Tutaj kolejny zielony. Jeszcze jeden. I tu mam pomarańczowy. Ale nie wiem, czy... O, to też wcześniej. Talerzyk ubity. Ale filiżaneczka calutka. Tutaj jeszcze jest jedna taka pomarańczowa. To dlaczego będzie ktoś miał w zapasie na przykład, na zmianę, czy coś takiego, nie? Można by było tak zrobić. Ho, 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 tu ile różności. O, to też. Co? To tu jest rozbite. O rajuśku, ale czekajcie, to jest... Aha. O, o, Rysiu, to ja ciebie nie wołałem, inspektorze, Ryszardzie.
Nie, nie, Edytka, weź go, kochanie. Rysiu. No i co my mamy do gadania? Chodź. Weź mu to po prostu jako zabawkę. Chodź, to tak masz. Chodź. Nic nie mamy do gadania. Już? O! O, kołatka. Edytka. Odcinek będzie muzyczny. Tak jest. Zakładamy zespół. Trzy akordy, Darcie. Już żeśmy się wydzierali. Na Sylwestra. Bochnia. Tu ci wyciągam, bra? Łabędź. Wyciągaj. Tu mamy takie o. Baranki. Dwa. Oj, szkoda. Może było takie, Edytko? Nie, bo to są, zobacz, widzisz, tak samo jak i tu, zobacz. Takie wazoniki? Ojej, jakie tyci! Turystyczne. I tutaj jest to dziabnięcie. Żelazko, no. O, turystyczne. I to jest ta część. O kurcze. Fajne, nie? No, kieszonkowe takie, można by powiedzieć. No i tutaj możesz pokazać, że to jest właśnie wszystko, tylko żeby ci się nie wsypało, wiesz? Mhm. No i tutaj niestety drobnica. Niestety drobnica. Tutaj jeszcze było, tutaj mam do pokazania. Jakaś biżuteria. Jakaż biżuteria. A nie słyszałeś, jak mówiła? Oho, ho! Tu jest. O, tutaj też jest jakieś pudełeczko. W pudełeczku też chyba różności. Takie. Ale to będziemy wszystko, wiadomo, pokazywać za chwileczkę. Tak. Tak jest. To jest chyba do tego zestawu. Chyba tak. O rany, ile szkła, o rany, ile szkła. To też jest, widzisz, ten sam wzór. Tak, z tym takim... O, tu też. Potrzaskane. No cóż. Tutaj jest... nie będzie kompletne. Tutaj też jest, kochani, taka a la szampanweczka, czy co to może być? Też z tym złotym paskiem dookoła, czyli ewidentnie tutaj będzie jakiś taki zestaw. To jest pominięte, to jest samo. Tak jest. Nie słychać. To jeszcze inne. Nie, tutaj jest jedna. Jest jedna. Jedna jest. Dobra. Jest tego trochę, nie? No jest właśnie. Tutaj nawet jest jedno. Jeszcze inne. O Rajuśku. Kto by... Do wyboru, do koloru. Kto będzie tyle pił? Dobra. Czyli mamy cztery. A nie, trzy. Tutaj, no, wiesz co, tylko poukładamy to na spokojnie i wtedy pokażemy wszystko. Tak. Tu jest coś innego. To jest taka koniakówka, coś bardziej, nie? Taki kształt. Wszystko rozłożymy tak, jak być powinno. Posegregujemy. Tak jest. I wam pokażemy z innej perspektywy, kochani. Teraz to po prostu, no, musimy podwijać to wszystko, więc to może być trochę nudne. O czym by tu pogadać? O pogodzie już było. Ale i tak, no, nie ma co narzekać, bo ciepło. Bardzo ciepło. Troszeczkę nas zaskoczył ten śnieg na początku. Ja myślałem, że będzie już po prostu zima stulecia. Ale jakoś przeszło, potem się ociepliło.
Święta były ciepłe, czarne. No i teraz styczeń też nie jest zły. Przynajmniej tutaj u nas na południu, bo na przykład okolice tam Suwałki i te sprawy, no to tam jest po minus 15, a u nas plus 4, także i deszcz. Także no... Nieźle. Mieszkamy na południu, no to jak. Dobra, wszystko mamy? Wszystko mamy. Wszystko mamy, dobra. Wszystko wyciągnęliśmy, tak. Tutaj są te popuczone rozsypki. To ja też to położę. Ten... Wszystko, kochani, wyciągnęliśmy, więc teraz dajcie nam chwileczkę. Rozpakujemy to wszystko... Wróć. Rozłożymy, przecież jest rozpakowane, hopie. Rozłożymy to wszystko... Posegregujemy. Tak, żeby to było właśnie ala tymi kompletami. Mm-hmm. No i zobaczycie jeszcze tę biżuterię, którą tylko tak pokazałem, tak żeby zerknąć. Po troszeczku. Czyli co? Jedno. Widzimy się za chwileczkę. Inspektor po służbie odpoczywa. I tradycyjnie bałaganik. Ale to jak? No, czyli już się rozwiązała pierwsza zagadka, kto sprząta. Oczywiście. A tutaj, patrzcie jak fajnie rozłożyliśmy to wszystko. No i raz jeszcze zobaczcie to z tej perspektywy właśnie, może dokładniej. No dzisiaj to chyba na pewno dokładniej. I tutaj są te wszystkie szklaneczki. Tutaj 6, tam było 6, tutaj też 6. Wszystkie są takiego samego wzoru. Tylko wielkość. Zgadza się, Rysio? Taki sam wzór? Rysiek? Tutaj są właśnie te koniakówki. I tutaj też jest ten sam wzór. Zdaje się, tylko że już nie komplety. No bo troszeczkę się wykruszyło. Tutaj mamy wszystko to, co się po prostu pobiło, potłukło. Tak. Wazoniki, tutaj te kubeczki, raz jeszcze. Ten talerz tutaj, Śląsk. No i biżuteria. Biżuteria, tutaj w tym pojemniczku takie ostrość będzie. No, takie kuleczki, nie kuleczki, harmsy takie, wiecie, jakieś. Rytka tutaj cały czas jest drutuje. Tak pomotana, że nie wiem, czy mi się uda. A wy zerknijcie, jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o biżuterię. No i tam z tyłu jeszcze są takie łezki. No i te baraneczki. O, czyli tak to wygląda. I co teraz, Edytka? Podsumowanie. Króciutkie podsumowanie tego wszystkiego, co się dzisiaj działo. Śmietnik Lublin, dzięki wielkie za paczuchę, dzięki za te wszystkie prezenty, niespodzianki. A wam też dziękujemy, że wspólnie z nami otwieraliście tę paczkę, zaglądaliście, też byliście ciekawi, co tam jest, jak to wygląda. Ale kochani, to prawdopodobnie wszystko są właśnie śmietnikowe znajdki. Śmietnikowe znajdki uratowane. No i postaramy się dać im drugie życie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale naprawdę za każdą paczkę dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, że tak często, tak mocno właśnie nam kibicujecie, wspieracie nas tymi paczkami również, także ogromne podziękowania dla was. Dziękujemy oczywiście za poświęcony czas, dziękujemy za te wszystkie łapeczki, komentarze, subskrypcje, za to oglądanie reklam, kochani. Trzymajcie się w zdrowiu, niech wam się wiedzie w tym 2024 roku. Jeszcze będziemy wspominać o tym, życzyć wam jak najlepiej, tak, bo ten rok dopiero się przecież zaczyna, jest długi, długi. No i realizacji planów razem z Ryśkiem. Rysio, tylko bagażnik zamknięty. Uważaj, bo tu szkło, inspektorku. Ty już jesteś po pracy podobno. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i oczywiście do następnego. Pa, pa. Pa.